Witajcie na kanale napęd na motoryzację. Dzisiaj szybkie spojrzenie na MG ZS, czyli poważną konkurencję dla Dacia Duster'a. Prezentowany model to cena niespełna 100 tysięcy złotych. Samochód jaki prezentuję jest to benzyna, silnik 1.0, 111 koni mechanicznych, automat sześciostopniowy oraz napęd na przednią oś. W tej cenie otrzymujemy reflektory LEDowe przód jest cały w led również światła drogowe. Ośmiokątne logo MG, na środku dość duże, kaskadowy grill, lakierowany, satynowe wstawki. Warto zwrócić uwagę, że ta wersja oferuje nam kamerę 360 stopni. Światła przeciwmgłowe służą także do doświetlenia zakrętów. Samochód znajduje się na kołach 17-calowych, zimowe opony. Tutaj, jak widzicie, nadkola są plastikowe, które zapobiegają korozji, jak i również odłamkom od małych kamyczków. Lusterka można powiedzieć, że dwukolorowe. Jedna część w kolorze nadwozia, u dołu kamera martwego pola, jak również mamy tutaj ikonę świecącą na pomarańczowo, jeżeli coś znajduje się w martwym polu. Dolna listwa szyb w kolorze chromowym jak również klamki, bezkluczykowy dostęp do samochodu. Największą uwagę na pierwszy rzut oka zwraca moim zdaniem logo, które również służy jako funkcja otwierania bagażnika. Bagażnik o pojemności 448 litrów. Siateczki, zestaw naprawczy, ale myślę, że spokojnie tutaj wejdzie nam koło zapasowe. W zderzaku czujniki parkowania, kamera cofania. Nie zabrakło także takich dodatków jak chrom oraz satyna. I tutaj też takie lakierowane na wysoki połysk wstawki. A tak oto prezentuje się serce tego samochodu. Jak widzicie, mamy tutaj wszelki dostęp do płynów eksploatacyjnych. Nie zabrakło wygłuszenia na klapie jak również pomiędzy kabiną a silnikiem. A teraz coś na co wszyscy czekali, czyli wnętrze samochodu. Na drzwiach znajdziemy miękkie wykończenia, tutaj takie wstawki, czerwone przeszycia. Fotel kierowcy jest regulowany elektrycznie. Warto zwrócić uwagę na to, że MG bardzo dużą uwagę przywiązuje do swoich logotypów MG, ponieważ mamy tak na zagłówkach na welurowych dywanikach, jak również tutaj na kapfolderach. Nie zabrakło także logo na dźwigni zmiany biegów. Kierownica trójramienna, tutaj też taka satynowa wstawka. Z lewej strony ustawienia multimediów, natomiast z prawej mamy tutaj ustawienia naszego komputera pokładowego. Ten model został wyposażony w tempomat. Kierownica regulowana w jednej płaszczyźnie, góra dół. Elektryczne regulowanie lusterek. I ustawianie wysokości świateł. Cyfrowy cockpit. Jak wspominałem, mamy możliwość ustawienia tutaj różnych wyświetlanych informacji. Na środku dotykowy ekran z Android Auto oraz Apple CarPlay. Kamera 360 stopni. To co chciałem Wam właśnie pokazać, najciekawszego to przede wszystkim możliwość wyboru, z którego kąta chcemy widzieć nasz samochód, z której kamery. 2D, jak również 3D. Ustawienia klimatyzacji, fotel kierowcy, jak i pasażera jest podgrzewany, pod ekranem, m.in. regulowanie temperatury, nawiewów, głośność, ogrzewanie tylnej szyby, jak również nawiewy na przednią oraz tak zwany powrót do menu, można powiedzieć. Tutaj klikając ten domek. W samochodzie z przodu mamy do dyspozycji dwa wejścia USB, wejście 12V. System zjazdu z górki, wyłączanie włączanie kontroli trakcji, system start stop oraz kamera 360 stopni. Dźwignia zmiany biegów również tutaj taka obszyta czerwoną nicią przeszycia. Elektryczny hamulec ręczny, auto hold, dwa cup folder, jak wspominałem, miękki podłokietnik, na środku lusterko wsteczne, a obok niego wejście USB. Na przykład możemy podpiąć sobie tutaj widoczny Oświetlenie wnętrza. O. Kurtyny przeciwsłoneczne lusterko to samo po stronie pasażera. I tutaj warto zwrócić uwagę, że te elementy w tej cenie są dobrze wykonane. Nie mamy tutaj żadnych, nic nam tutaj nie trzeszczy. O, tutaj jedynie coś nam było słychać, ale to od plastiku, ale tutaj względem jest wszystko stałe. Drzwi także wykończone miękkim materiałem. Satynowa wstawka. W skrajnych fotelach mamy mocowania na fotelik dziecięcy ISOFIX. Regulowane zagłówki. Czerwone przeszycia. W oparciach kierowcy jak i pasażera gazetowniki. Dwa wejścia USB do ładowania telefonu. A także taka półeczka w sumie to możemy położyć na niej telefon podczas ładowania. Tak jak wspominałem, za zagłówkami półka. Dziękuję salonowi MG Dąbrowa Górnicza za możliwość prezentacji właśnie tego modelu. Ze swojej strony zapraszam Was do subskrybowania, komentowania oraz oceniania kanału. My widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!